witamy serdecznie wszystkich widzów na kanale Rab Unboxing TV. Dziś chcielibyśmy zaprezentować wam kolejny solowy album dyskografii OSTR-a. Płyta nosi tytuł Jazz w wolnych chwilach. Została ona wydana nakładem wytwórni Asphalt Records. Płyta na rynku ukazała się 5 grudnia 2003 roku. Zaraz zerkniemy do środka, zobaczymy, jak prezentuje się od wewnątrz. Po otwarciu, po lewej stronie, znajduje się książeczka. Wkładka do płyty, którą zaraz sobie tutaj wspólnie obejrzymy. Teraz od razu w oczy rzuca nam się autograf ostrego, który udało nam się zdobyć na jednym ze spotkań promocyjnych. Po prawej stronie znajduje się krążek. Jest to album dwupłytowy. I otworzymy sobie. Dalej widzimy tył okładki oraz drugą płytę. Na pierwszym krążku znalazło się 20 utworów, a na drugim aż 22. Były one wyselekcjonowane z ponad 100, które Ostry nagrał. 29 czerwca 2007 roku ukazała się reedycja albumu. Za skrecze i katy na albumie odpowiadają DJ-e tacy jak DJ HM, DJ Romek, DJ Kostek oraz DJ Function. Gitarę dograł Marek Dulewicz, skrzypce w jednym z utworów dograł OSTR. Wkładka do płyty wykonana jest w formie komiksu. Ilustrację tutaj do tego komiksu wykonał Michał Arkusiński. Jeżeli chodzi o teledyski promujące album, były one zrealizowane do utworów Początek oraz Rap po godzinach. No, jak dla mnie jest to jedna z lepszych płyt w dorobku Ostrego. Dużo jej słuchałem. Bardzo dobry materiał. Także zachęcamy wszystkich do przesłuchania albumu Jazz w wolnych chwilach, jak również do sprawdzania naszych najnowszych produkcji, polubienia naszego fanpage'a. Link znajduje się w opisie filmu. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Pozdrawiamy. Rap Unboxing TV.